stosunki zagrobowe. 274. Rozmaite stopnie duchów, czy stanowią hierarchię władzy i czy istnieją pomiędzy nimi zależność i zwierzchnictwo. Istnieją i bardzo wielkie. Duchy posiadają władzę nad drugimi, którą wywierają za pomocą nieprzepartej przewagi moralnej. Duchy niższe czy mogą uchylać się spod władzy wyższych? Powiedziałem. Jest ona nieprzepartą. Władza i szacunek, na jaki zasługiwali pewni ludzie za życia, czy nadają im jakie prawo do zwierzchnictwa w świecie duchów? Nie. Albowiem mali tam bywają wywyższeni, a wielcy poniżeni. Czytaj psalmy. Jak powinniśmy pojmować to poniżenie i wywyższenie? Wszak wiesz, że duchy stanowią hierarchię rozmaitych stopni, stosownie do ich zasług. Otóż największy na ziemi może być ostatnim pomiędzy duchami, i na odwrót, sługa jego może być pomiędzy najpierwszymi. Czy pojmujesz to? Chrystus czyż nie powiedział: a kto by się wywyższał, będzie poniżony, a kto by się poniżał, będzie wywyższony. Wielki na ziemi, gdy się znajdzie w świecie duchów pomiędzy maluczkimi, czy czuje jakie upokorzenie? Częstokroć bardzo wielkie, szczególnie, gdy był zazdrosnym i pysznym. Żołnierz, który po bitwie napotyka swego generała w świecie duchów, czy go uznaje za zwierzchnika? Ranga nic nie znaczy. Wyższość istotna jest wszystkim. Duchy rozmaitych stopni czy są pomieszane razem? Tak i nie. To jest, że się widują, lecz się wyróżniają pomiędzy sobą. Unikają jedne drugich lub też zbliżają się do siebie na mocy uczuć sympatii lub antypatii, zupełnie jak to się dzieje pomiędzy wami. Jest to skończony świat, którego wasz jest słabym odbiciem tylko. Te, które należą do jednego stopnia, łączą się pomiędzy sobą na mocy powinowactwa i stanowią grupy albo familie duchów, połączone węzłem sympatii i celem, który sobie wytknęły. Dobre w chęci robienia dobrego, a złe w chęci robienia złego. Wstyd za błędy i potrzeba znajdowania się pomiędzy podobnymi sobie zbiera ich też razem. Jest to coś na kształt wielkiego miasta, gdzie się ludzie wszelkich stanów spotykają i mieszają się pomiędzy sobą, gdzie towarzystwa formują się wskutek podobieństwa gustów, gdzie zbrodnia i cnota ocierają się wzajemnie. Czy wszystkie duchy mają przystęp jedne do drugich? Dobre mogą iść wszędzie, muszą bowiem wpływać na złych. Strefy zamieszkałe przez dobrych są zakazane duchom niedoskonałym, by nie mąciły tam spokoju swymi złymi namiętnościami. Jaki jest rodzaj stosunków pomiędzy dobrymi a złymi duchami? Dobre starają się pokonywać złe skłonności, by pomóc sobie do wzniesienia się. Jest to razem posłannictwo. Duchy niższe skąd biorą pochop do wyrządzania nam złego? Wskutek zazdrości, że im się nie udało zostać pomiędzy dobrymi. Usilność ich cała jest zwróconą ku temu, by przeszkadzać o ile możności innym duchom dochodzić do doskonałości. Chcą one zmusić inne do wytrzymywania tego, co same wytrzymują. Czy nie widzicie podobnych stosunków wśród was? W jaki sposób udzielają się duchy jedne drugim? Widzą się i pojmują się nawzajem. Słowo staje się tam materialnym. Jest ono odzwierciedleniem się myśli. Płyn powszechny służy im za łącznik w ich nieustannych udzielaniach się. Jest to przewodnik dla ich myśli, jak powietrze jest ich przewodnikiem dla dźwięku. Rodzaj telegrafu,
co łączy ze sobą wszystkie duchy wszechświata i pozwala komunikować się jednym z drugimi. Czy duchy mogą ukrywać jedne przed drugimi swe myśli i czy mogą się kryć jedne przed drugimi? Nie mogą. Wszystko dla nich jest jawnym, szczególnie gdy są doskonałymi. Mogą się one oddalać, lecz zawsze widzą się wzajemnie. Nie jest to jednak prawidło powszechne, pewne duchy bowiem mogą stać się niewidzialnymi dla innych duchów, gdy uważają to za korzystne dla siebie. Jak mogą duchy, nie mając ciała, poznawać osobistości i odróżniać je od innych istot duchowych? Poznają się pomiędzy sobą za pomocą uźroczy, która wyróżnia jedne istoty od drugich, jak ciało u ludzi. Duchy czy poznają współmieszkańców Ziemi? Syn czy pozna ojca, a przyjaciel przyjaciela? Poznają. I to z rodu w ród. Po czym poznają się ludzie, którzy się znali na Ziemi, gdy się spotykają w świecie duchów? Widzimy naszą przeszłość i czytamy w niej jak w księdze. Widząc przeszłość naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, poznajemy ich przejście od życia do śmierci. Porzucając swe zwłoki śmiertelne, dusza czy zaraz może widzieć swych krewnych i przyjaciół, którzy ją swym zgonem wyprzedzili? Zaraz, nie. Albowiem, jak już o tym wzmiankowaliśmy, potrzebny jest pewien czas, by mogła rozpatrzyć się i zrzucić resztki zasłony cielesnej. Co spotyka duszę, gdy powraca w świat duchów? Należąca do sprawiedliwego, bywa przyjmowaną jako bratna i ukochanie, dawno oczekiwane, a niesprawiedliwego, przyjmują jako istotę wzgardzoną. Z jakim uczuciem przyjmują duchy nieczyste innego ducha nieczystego, który im przybywa? Złe kontentują się, gdy widzą pomiędzy sobą istotę im podobną, upośledzoną i pozbawioną jak i one szczęśliwości wiekuistej, jak u was na ziemi łotry przyjmują łotrów pomiędzy siebie. Nasi krewni i przyjaciele czy spieszą na nasze spotkanie, gdy opuszczamy ziemię? Tak jest. Idą na spotkanie duszy, którą kochają. Winszują jej jakby powrotu z podróży, gdy się potrafisz ustrzec szczęśliwie niebezpieczeństwa drogi i dopomagają wydobyć się do reszty z więzów cielesnych. Jest to łaska dla duchów dobrych, gdy na ich spotkanie wychodzą te, których one kochały na ziemi. I przeciwnie, te, które zbrukały się, nie mają nikogo koło siebie lub mają sobie podobnych. Jest to karą dla nich. Krewni i przyjaciele czy pozostają połączeni na zawsze po ich zgonie? Zależy to od ich wyższości i od drogi, po której mają kroczyć ku postępowi. Gdy z nich jedne postępuje prędzej od drugich, to nie mogą być razem. Mogą się widywać czasami, lecz nie mogą kroczyć wspólnie, dopóki nie spotkają się ostatecznie, jako równi w doskonałości. Pozbawienie widoku krewnych i przyjaciół bywa często oprócz tego wkładanym na duchy jako pokuta.